Witam serdecznie. Cześć. Mam na imię Dariusz Wozu-Henczel i chciałem wam przedstawić swoją szkółkę online gry na perkusji. W swojej szkole poruszę różne tematy, technikę werblową, gdzie bardzo będzie dużo ćwiczeń na werblu. Różne rytmy, różne style, funky, rock, jazz, blues, metal. Trochę pokażę blastów, swing. Serdecznie was zapraszam. Na wstępie chciałem pokazać po prostu, jak ja siedzę przy perkusji. Oczywiście niektórzy perkusiści siedzą, ustawiają sobie perkusję pod siebie. Ja pokażę, jak ja mniej więcej siedzę. Prawa noga mniej więcej jest na wprost taktowego, tak jak teraz. Lewa noga na hi-hecie. Tutaj, jeżeli chodzi o nogę prawą i lewą, troszeczkę wyżej siedzę niż kąt 90 stopni, jeżeli chodzi o nogę prawą i lewą. O, mniej więcej w ten sposób. Kiedyś uczono, że to musi być kąt 90 stopni, aczkolwiek nie jest to reguła. Jeżeli chodzi o ustawienie werbla, też mam mniej więcej nie 90 stopni. W lewej ręce prawie mam 90 stopni, w prawej mam troszeczkę niżej. Tak po prostu ja ustawiam sobie werbel. Jeżeli chodzi o tomy, też mniej więcej musimy je sobie ustawić w ten sposób, żeby było po prostu nie za daleko, żebyśmy gdzieś tam nie sięgali nie wiadomo gdzie, nie za blisko, bo też po prostu będzie nam niewygodnie. Mniej więcej na taką odległość. Też te tomy, żeby nie były powieszone bardzo wysoko, na przykład w ten sposób, dlatego, że na przykład jeżeli byśmy uderzali, jeżeli one by były prawie pionowo, dajmy na to, to po prostu jak ja uderzałbym w membranę i ten tom by był w ten sposób, no to bym po prostu niszczył membranę początkiem pałki, kulką pałki, bo bym wgnioty po prostu robił. Więc to wszystko trzeba po prostu sobie po swojemu posiedzieć nad tym. Myślę, że to też jest bardzo ważna sprawa, żeby mieć swoje ustawienie, żeby po prostu gra sprawiała przyjemność i wygodę. Jeżeli chodzi o stołek, to stołek po prostu musi być jak najwygodniejszy, dobrej firmy, po prostu żeby było nam wygodniej siedzieć, bo za perkusją spędzamy dużo godzin, jeżeli dużo ćwiczymy, czy w studiu, czy na koncertach. Po prostu na stołek bym nie oszczędzał pieniążków. Siedzimy na tym stołku mniej więcej w ten sposób, żeby sztyca stołka była przedłużeniem naszego kręgosłupa. I siedzimy prosto, plecy wyprostowane, niezgarbieni, mniej więcej w ten sposób. Hi-hat mniej więcej mam na tej wysokości. Crashe, ride, mniej więcej też nie mam za nisko, żeby po prostu dźwięk crash w studiu, zwłaszcza zresztą na koncertach też, nie wchodziły w mikrofony od tomów. Tak samo ride, tak samo inne crashe. Żeby też te blachy nie były za wysoko, bo po prostu też nam nie będzie wygodnie grać. Ustawiamy pod siebie po prostu tak, żeby było nam jak najwygodniej. Oczywiście z biegiem czasu raz sobie ustawimy na początku te bębny w ten sposób, raz nam nie będzie pasowało. Niektórzy perkusiści bardzo dużo czasu na to poświęcają. Ja uważam, że po prostu ustawić sobie raz, pograć jakiś czas, zobaczyć po prostu, czy nam będzie pasowało i w ten sposób zostawić, bo szkoda po prostu czasu marnować na takie rzeczy, jak zupełne ustawianie perkusji.
Poza tym jedna też sprawa jest, różnie w życiu bywa, nie zawsze koncerty, nie zawsze koncerty gramy na tych, na swoich bębnach, na swoich beczkach, więc nieraz jest zespół za zespołem, gra się na jednej perkusji i po prostu tam jest jedno ustawienie i nie ma czasu, bo zespół za zespołem gra, nie ma czasu na to, żeby po prostu zmienić i mamy inne ustawienie, też musimy zagrać. Nie będziemy w trakcie ustawiali, bo po prostu już wołają następny zespół. Nie ma czasu po prostu na to. Więc na taką ewentualność też musimy być przygotowani. Co poza tym? Poza tym w mojej szkółce, w mojej szkole tej online, którą właśnie zaczynam robić, będzie bardzo dużo ćwiczeń, ale chciałem zrobić te ćwiczenia w ten sposób, żebyście razem ze mną ćwiczyli. Z metronomem czy bez metronomu. Z metronomem będę pokazywał różne ćwiczenia i na przykład cztery takty ja będę grał, cztery takty będziecie grali wy w różnych tempach i tak dalej. Ta szkółka będzie dosyć długa, myślę, że w kilku częściach. Zobaczymy dalej po prostu, zobaczymy dalej, ile mi to zajmie czasu, ale chciałem, żeby po prostu, żeby ta szkółka polegała na tym, że ze mną ćwiczycie, tak jakbyśmy byli po prostu na żywo, nie online. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego ćwiczenia, do zobaczenia, cześć.